Witam serdecznie, pokażę jak przygotować karnawałowe serpentynki, które są smaczne, kruche i bardzo ładnie wyglądają. Jeżeli nie mamy rurek, to z tego ciasta również możemy usmażyć faworki. Składniki potrzebne do przygotowania znajdują się na karteczce oraz w opisie pod filmikiem. Do miski przekładam mąkę, cukier, masło i łączę ze sobą składniki. Następnie dodaję pozostałe składniki i zagniatam ciasto. Gdy składniki się połączą, to ciasto wykładam na blat lekko podsypany mąką i wyrabiam przez chwilę, tak żeby stało się gładkie i elastyczne. Następnie ciasto wkładam do woreczka i odkładam do lodówki na około 30 minut do schłodzenia. Po około 30 minutach odcinam kawałek ciasta i rozwałkowuję na blacie podsypanym mąką na grubość około 1 mm i długość około 40 cm. Następnie wykrawam paseczki o szerokości około 0,5 cm. Taki paseczek nawijam na rurkę i końcówki łączę z ciastem. Serpentynki będę smażyła na oleju ze smalcem, ale możemy już smażyć na samym smalcu lub na samym oleju. Głębokość tłuszczu mam około 4 cm. Żeby sprawdzić, czy tłuszcz ma już odpowiednią temperaturę, to wrzucam kawałek ciasta, gdy od razu wypływa i się pieni, to znaczy, że tłuszcz już jest gotowy do smażenia. Na gorący tłuszcz wkładam rurki i smażę serpentynki z każdej strony na jasno brązowy kolor. Jeżeli podczas smażenia ciasto zsunie się z rurki, to rurkę możemy wyjąć, tylko należy uważać, bo jest bardzo gorąca. Usmażone układam na ręczniku papierowym, aby odsączyć z nadmiaru tłuszczu. Jeżeli nie mamy rurek, to z tego ciasta wychodzą bardzo smaczne faworki. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło.
Serpentynki przed podaniem opruszam cukrem pudrem. Można się częstować. Życzę udanego smażenia i smacznego.